Był to nasz roadshow, odbył się w trzech lokalizacjach. Pierwsza była w Gdańsku, następnie mieliśmy imprezę, która odbyła się w Warszawie. Dzisiaj jest finał w Krakowie, dokładnie w Tomaszowicach pod Krakowem. Plany było to, aby partnerom po tym czasie wstrzymania dla nas wszystkich pokazać pewne rozwiązania, nowości ze świata AV, których jesteśmy dystrybutorem. Tutaj stoimy przy stoisku roboczo nazwanym jako muzealne. Zastosowaliśmy tutaj dwa monitory. Po pierwsze jest to mniejszy monitor marki ProDefogix, który mamy w swojej dystrybucji, akurat o przekątnej 15 cali, natomiast no, tutaj możemy zastosować różnej wielkości monitory dotykowe. Jest to monitor dotykowy na systemie Android i to, co na nim widzimy, to tak naprawdę strona webowa. Usunięte są przyciski, żeby nie można było tego w żaden sposób wyłączyć. Natomiast drugi monitor, no jest to akurat to monitor LG o rozmiarze 75 cali, natomiast równie dobrze to może być projektor czy ściana wideo. Dodatkowo jest taka mała skrzyneczka, jest to urządzenie BrightSign, jest to player sieciowy. I urządzenie, którego nie widać, które dopełnia ten system, jest to urządzenie Athlona, marki Athlona. Jest to procesor cyfrowy procesor sterowania. Za pomocą przycisków, które są nałożone na grafikę, możemy wywoływać konkretną playlistę na BrightSignie za pomocą procesora sterowania. Wszystko to działa po sieci. No, tutaj oczywiście jest to taka dosyć tematyka muzealna, poważna, natomiast no, zastosowanie w każdym rodzaju muzeum czy w każdym rodzaju wystawy. Założenie było takie, żeby jak najwięcej pokazać na żywo, żeby była to forma warsztatowa, taka, w której partner będzie mógł sobie przyjść, zobaczyć rozwiązanie, przetestować. Myślę, że nam się udało wszystko z założeń, ponieważ mieliśmy kilka stanowisk, które są za nami. Są to stanowiska przygotowane od zera przez nas autorsko, na produktach, których jesteśmy dystrybutorem wyłącznym w większości. Zrobiliśmy taką przykładową poczekalnię w przychodni. System składa się z panelu dotykowego. Jest to również ProDefogix, tym razem 10-calowy monitor, jak widać z obwódką LED-ową. I dodatkowo z wbudowanym czytnikiem NFC. W środku jest przycisk z urządzeniem Relay, które przekazuje sygnał z przycisku poprzez LAN do procesora Athlona. Znowu jakby sercem systemu jest procesor producenta Athlona. No i system jest bardzo prosty. To jest taki przykład, jak można wykorzystać czytnik NFC. Mamy kartę. Wyobraźmy sobie, że lekarz przychodzi do pustego gabinetu i swoją własną kartą autoryzuje się w systemie. Obwódka zmieniła kolor na zielony, czyli gabinet jest wolny. Mamy zdjęcie lekarza, tutaj może być dowolna grafika, jaką sobie przygotujemy, numer gabinetu. I teraz jeśli przyjdzie pacjent, widzi, że obwódka jest zielona, mamy gabinet wolny, zapraszam. Wejdzie do gabinetu, lekarz bardzo w prosty sposób przyciskiem pokazuje, że gabinet jest zajęty. No, komunikacja z pozostałymi pacjentami jest taka, że nie powinni teraz wchodzić, jest to wyraźnie zaznaczone. Mamy plany na następne imprezy, mamy plany na następne spotkania i prezentacje. Forma odpowiada nam taka, jaka była, czyli część praktyczna i część teoretyczna. Myślimy, że kolejne lokalizacje będzie to miejsce naszej siedziby firmy, czyli Wrocław i Poznań, aczkolwiek najwcześniej w przyszłym roku, na razie nie mamy jakichś konkretnych, sprecyzowanych działań. Musimy dobrze zakończyć to. Myślę, że było to zakończone w bardzo fajny sposób w Tomaszowicach dużą frekwencją. No i przejdziemy do kolejnych działań.